Dzisiaj kolejny ciekawy grzybek, który jeszcze nie był u mnie pokazywany, zresztą w Polsce mało znalezisk, to jest chyba jedno znalezisko, które było wcześniej, a teraz mamy kolejne. Tutaj właśnie za pomoc Przemkowi podziękuję, że udostępnił to miejsce. A jakie miejsce to widzicie? Obok sklep dużej sieci, nie będziemy reklamować jakiej, a tutaj na trawniku obok, pod dwoma dębami, tak, pod dwoma dębami rosną te grzybki. Zaraz przejdziemy do nich, to sobie zobaczycie. A tak wygląda ten podgrzybek Ripariellus. Ciężko mi tu nagrywać, bo dookoła jest pełno samochodów, jeździ, ludzie chodzą, ale postaramy się to jakoś nagrać, żebyście to słyszeli. Mikrofon mam blisko, więc pewnie będzie słychać. Zobaczcie, jak się bardzo mocno przebarwia. Ale jeszcze na początku chciałbym wspomnieć, że za oznaczenie chciałem podziękować Tomaszowi Sobczakowi, który oznaczył, a miejsce z tym podgrzybkiem znalazł Przemek. Przemka już znacie, widzieliście wielokrotnie na moich filmach. Także to są Czechowice, dziedzice. Jeszcze raz powiem, skórka jest albo spękana, widzicie, albo w miarę gładka, ale pęknięcia są widoczne i na każdym owocniku. Bardzo mocno sinieje. Jakiś przekrój potem zrobimy jeszcze. Spójrzcie, tutaj nawet mniejszy owocnik, a też spękany. No i te trzony. Zobaczcie, jak bardzo mocno krwiście czerwone są od połowy w dół trzonu. Jest ten kolor. Górna część żółta w trzonach, ale czym niżej, to zobaczcie, jakie krwiste. I bardzo mocno sinieje po dotknięciu, uszkodzeniu. Zaraz przejdziemy do jakiegoś przekroju. Tutaj macie przekrój tego grzyba z czasem około 3 minut po przekrojeniu. Jeszcze musicie wziąć pod uwagę to, że jest po mocnym opadzie deszczu, więc te grzyby są bardzo namoczone i też się będą inaczej zachowywać. Ale myślę, że dość ciekawie będzie to zobaczyć na filmie. Trzony, jak widzicie, się już przebarwiają. Kapelusz też się przebarwił niebiesko. I dolna część trzonu w przekroju, widzicie, że ma taki czerwonawy kolor. Każdy z tych trzonów na tym małym owocniku też widzicie, że jest bardzo czerwonawy na dole. Bardzo mocno sinieją. Właśnie nawet rurki. To też widać. I trzon w tym owocniku. Dotychczas chyba w Polsce opisane jedno stanowisko. Tutaj w Czechowicach Przemek trafił w dwóch. Także już mamy drugie stanowisko w Polsce, przynajmniej opisane. Pewnie stanowisk tego podgrzybka będzie więcej, ale na razie po prostu mało ludzi się tym interesuje, tymi podgrzybkami, więc to może też wynikać z tego. My tutaj akurat jesteśmy pod dębami, to zresztą widzicie po owocach, które leżą dookoła. Zobaczmy sobie jeszcze na skórkę, na zbliżeniu, jak wygląda. Kolor jest taki czerwonawy, może być nawet winno-czerwony, co go właśnie bardzo zbliża do podgrzybka czerwonawego na pierwszy rzut oka, ale już trzony są całkowicie inne, inaczej wybarwione. To by było chyba na tyle. Do usłyszenia, cześć, pa.